i ona siedziała i robiła na druta. I niczego słowa nie mówiła, tylko miała rolę robotą w tym przedstawieniu. I wtedy potem spotkałem się z panią profesor, co tu mówić, prawda, jak się zachować, bo to dla nas to było szaleństwo zupełne. Wielka aktorka, to rzeczywiście wielka aktorka, postać taka. Pięknie pisała o teatrze. Tak, ma zresztą i mąż i ona mieli ileś książek wydanych. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Pani Hanna Małkowska była przeukochana. Ciosała mnie tę bryłę ludzką. Ciosała mnie w bardzo pięknym stylu. Ja oczywiście chłopak z Łodzi. Transakcentacja. Mówienie ulicy i pamiętam, że Sługę Dwóch Panów, tam miałem taki monolog i on się zaczynał, dzisiaj to pamiętam, staliśmy na brzegu i ja cały czas mówiłem, staliśmy, teraz już nie potrafię, staliśmy. Staliśmy. To my tu mamy takiego, co takie akcenty. Staliśmy na brzegu. Maciek. I pani Hania, nigdy nie denerwując się, Marku, staliśmy, mówi pan Jesła. A po polsku się mówi staliśmy. Mówiąc Jesła, wszyscy wiedzą. Tak. To jest czas, pan Jesła. Państwo. Poza Rosją, które stanowiło jak gdyby oddzielną taką strukturę polityczną, cywilizacje dawno by Europę zalały. Przykładem tego może być bitwa pod Wiedniem, prawda? Pamiętają Państwo? Sobieski. I ta wojna polsko-turecka, czy austriacko-osmańska. Cywilizacja, która chciała Europę połknąć i ją zniszczyć kulturowo i cywilizacyjnie. To znaczy,